Witajcie w Zielniku Hermetycznym. Dzisiaj przygotowaliśmy Wam artykuł z okresu międzywojnia autorstwa profesora Jana Muszyńskiego. Tabaki, tabaczki i ich znaczenie w medycynie ludowej. Taką nazwę noszą środki, które w stanie drobno sproszkowanym wprowadzamy do nosa. Czynność tę nazywamy niuchaniem albo zażywaniem. Tą drogą wprowadzamy do organizmu pewne pożywki o silnym działaniu fizjologicznym, na przykład tytoń, kokainę, konwalię, ciemiernik, lub wywołujemy pewne odruchy fizjologiczne pożyteczne w pewnych granicach dla naszego organizmu. O ile zażywanie tabaki tytoniowej jest powszechnie znane, a przed 100-150 laty było tak rozpowszechnione, że niuchali ją wszyscy, poczynając od pachołków, a kończąc na królach i magnatach, to używanie tabaczek leczniczych spotyka się rzadko. Tabaczki przeciwkatarowi, duszności, bólowi głowy i tym podobne. Zresztą i typowa tabaka ze starych na proch liści tytoniu, która niegdyś była tak modną, zawdzięcza swe zastosowanie faktowi, iż król francuski Franciszek II, panujący w latach 1544 do 1580, przez zażywanie tabaki wyleczył się podobno z ciężkich bólów głowy. Naturalnie to, co robił król, było wzorem dla naśladowania dla dworzan, a od sfer wyższych przeszło już do pospólstwa. W końcu XVIII wieku Francja była typowym krajem tabaczarzy, tak iż w okresie Wielkiej Rewolucji prawie 90% zużywanego we Francji tytoniu stosowane było w postaci tabaki. Zwyczaje francuskie w XVII i XVIII wieku rozchodziły się szybko w krajach Europy Środkowej. W Polsce i Niemczech nazywano tabakę pospolicie proszkiem francuskim. Chociaż pierwsze nasiona tytoniu do Francji sprowadził w roku 1558 mnich franciszkański André Thévet, to jednak za propagatora tytoniu we Francji uważa się słusznie posła francuskiego przy dworze portugalskim w Lizbonie, Jeana Nicot, który przesłał w roku 1559 sproszkowaną tabakę na dwór francuski Katarzyny de Médicis i wyleczył tą tabaką jej syna Franciszka II. Do Polski trafił tytoń podobno dopiero w roku 1590. Mianowicie ziele i nasiona tej rośliny przesłał siostrze króla Zygmunta III, miłośniczce botaniki Annie Jagiellonce, poseł Polski w Stambule, Uchański. Że już w XVII wieku zwyczaj zażywania tabaki był dość powszechny w Polsce, dowodzi cytowany przez dr Maliniaka tytoń w dawnej Polsce, Warszawa 1932, anonimowy utwór z roku 1650 pod tytułem Nauka jako o dobrem, także i złem używaniu proszku tabakowego, przy tym żart piękny o tabace dymnej. Nieznany autor tej rozprawki z połowy XVII wieku utrzymuje, że Polacy rozkochali się w tej nieszczęsnej tabace, że już inszych stanów nie tykając, nie masz ani chłopka, ani flisa, ba, co większa, ani najniższego żebraka, który pudełka tabaki, choć mu na chlebie zachodzi, sobie sporządzić nie miał. Wąchanie tabaczki uważał w utwór czasami za rzecz pożyteczną, aby głowę przez nozdrze od zbytnich wilgoci wyczyścić i onych pozbawić i pobudzić naturę niby ospałą. Jakub Haur pisze w swej Okenomice ziemiańskiej generalnej z 1675 roku: gęsto tych czasów i dość ustawicznie różnego stanu ludzie zażywać chwycili się tabaki, czyli proszku francuskiego do nosa. Nawet też damy tego wieku zażywają, który ten czyni i sprawuje skutek, że zbytnie wyciąga z głowy wilgotności. Zwyczaj palenia tytoniu w fajkach przyszedł do nas z Turcji.
Lindę w swym słowniku języka polskiego z 1859 roku mówi: Polacy tylko tabakę do zażywania przez to słowo rozumieją, do kurzenia zaś z tureckiego tytuniem zowią. Jest rzeczą pewną, że zwyczaj używania tytoniu w Polsce szedł do nas dwoma drogami. Z zachodu, z Francji, jako tabaka do wąchania i ze wschodu, z Turcji, jako tytoń do palenia. Papieros, czyli cygaretka, jest również tureckiego pochodzenia. Papieros pojawił się dopiero około 1835 roku w Turcji i wypiera coraz bardziej fajkę i cygaro. O rozpowszechnieniu się tytoniu do palenia we wschodnich połaciach Polski w XVII wieku świadczą rejestra przychodowo-rozchodowe miasta Mochylowa z lat 1686-1688, w których jako wydatek na robotników i służbę spotykamy często pozycje na goriełku, gorzałkę, dali o smaków 2 cat, na tytuń o smaki 2. Nazwa tabaka oznacza sproszkowany tytoń do wąchania. Pochodzi z Ameryki i oznacza w języku Indian środkowoamerykańskich nie sam środek do wąchania, lecz specjalny przyrząd. Toboka albo toboga w postaci pojedynczej lub rozgałęzionej jak literka Y rurki z bambusu lub kości, przy pomocy której wciągano w nozdrza sproszkowaną substancję. Później dopiero na Antylach przeniesiono nazwę przyrządu na zażywany przy jego pomocy środek i pod nazwą taboga lub tabago rozumiano tytoń. Profesor Hartwich w dziele swem Die Menschliche Genussmittel, używki ludzkie, podaje, iż u Indian z nad rzeki Amazonki i Orinoko dotychczas jeszcze przy pewnych uroczystościach spotyka się zwyczaj wciągania lub wdmuchiwania przez drugą osobę przy pomocy specjalnej rurki zwanej taboka, proszku zwanego nad Amazonką parika w dorzeczu Orinoko niopa, przygotowanego ze zmielonych nasion pewnego rodzaju akacji, Piptadenia peregrina, synonim akacja niopo. Jakie są składniki tej rośliny, dotychczas nie wiadomo. Słynny badacz Brazylii, Martius, opisuje, że Indianie po zażyciu niucha pariki doznają gwałtownego podniecenia graniczącego czasem ze swoistym szałem. Na Wyspach Antylskich był używany w tym samym celu środek zwany cohoba albo cogioba. Gdy Hiszpanie po raz pierwszy przybyli na wyspę San Domingo, Haiti, spotkali u tubylców tę używkę. Ze skąpych i niedokładnych opisów dawnych pisarzy hiszpańskiej trudno odgadnąć, co to za roślina była, ta cohoba. Czy to były liście tytoniu? Nie ma na to bezpośrednich dowodów, choć późniejsi pisarze hiszpańscy mówią wyraźnie o niuchaniu proszku tytoniowego. Nie mogła to być wyżej wspomniana parika, co wynika z tego, iż roślina dostarczająca pariki nie rośnie na Wyspach Antylskich. Rurka jednak służąca do wciągania w nos proszku nazywa się i na Antylach tabako lub tabago, ale roślina tytoniowa nazywała się parabekenuk. Profesor Hartwich przypuszcza, że zwyczaj niuchania pariki należał do obrzędów religijnych i został wprowadzony na Wyspach Antylskich przez Karaibów, którzy przywędrowali tam z południowej Ameryki. Z powodu, iż na Antylach nie było pariki, zaczęto więc w tym samym celu używać liści tytoniu, który był używką alkaloidową, powszechnie znaną w środkowej Ameryce. Wprowadzenie do nosa sproszkowanych roślin w celach leczniczych znane było w Europie już przed wprowadzeniem tytoniu, albowiem nasz Polak botanik Syreniusz w swoim dziele Zielnik nie wspomina jeszcze o tytoniu, ale mówi wyraźnie o użyciu następujących tabaczek. Majeran, kichanie czyni na proch utraty i w nos ciągniony, za czym głowę wychędarza z flegmistych i melancholicznych wilgotności. Betonica, tok krwie z nosa zbytni nawciąga, jej liście z szczyptą soli utarte i w nozdrza puszczane. Ciemierzyca biała,
Proch w nozdrza puszczony kichawkę czyni, za czym flegmę ściąga. Takie stosowanie leków drażniących błony śluzowe nosa, powodujących łatwiejsze oddzielanie śluzu oraz rozszerzanie naczyń krwionośnych w mózgu, dało powód do stworzenia różnych mieszanek aptecznych zwane kichawcami. Pulveres sternutatori. Oto kilka takich mieszanek. Skład pierwszy. Hellebore nigri, czyli korzeń ciemiernika, 5 gramów. Convaliare, czyli kwiat konwalii, 15 gramów. Asari, korzeń kopytnika, 30 gramów. Iridis, korzeń kosańca, 50 gramów. Druga. Betonicae, liść bukwicy, 20 gramów. Rutae, liść ruty, 20 gramów. Asari, korzeń kopytnika, 20 gramów. Majorana, ziele majeranku, 20 gramów. Hellebore nigri, korzeń ciemiernika, 20 gramów. Trzecia. Iridis, korzeń kosańca, 10 gramów. Majoranae, ziele majeranku, 30 gramów. Mariveri, ziele orzanki kociej, 10 gramów. Convaliare, czyli kwiat konwalii, 10 gramów. I mieszanka czwarta. Saponis medicati, mydło sproszkowane, 5 gramów. Iridis, korzeń kosańca, 20 gramów. I farinae fabae, mąka bobowa, 75 gramów. Podobne składniki oraz sproszkowane nasiona kasztanowca spotykamy również jako dodatki do słynnej niegdyś tabaki turygineńskiej, tak zwanej Schneber Schnupftabak. O ile majeranek, orzanka, bukwica i ruta należą do grupy tak zwanych surowców aromatycznych, to ciemiernik i konwalia są ośrodkami o wybitnym działaniu nasercowym. Czy mogłyby te środki wywierać jakieś swoiste działanie na organizm przez błonę śluzową nosa? Trudno orzec coś konkretnego, albowiem ta dziedzina badań farmakologicznych jest do dziś najsłabiej opracowaną. Na zakończenie pozwolę sobie przytoczyć poglądy na rolę tzw. kichawców słynnego farmakologa i fizjologa angielskiego Laudera Brantona, A Textbook of Pharmacology, Therapeutic and Materia Medica, London, 1885. W rozdziale pod tytułem Sternutories or Urchins mówi Barton. Są to środki wywołujące kichanie i wzmożoną sekrecję z nosa, gdy zostają doń wprowadzone w postaci proszku. Należą tu głównie tytoń, czyli tabaka, ciemierzyca, wymiotnica, ipekakuana, wilczomlecz, euforibium, erytrofaleum i saponiny. Podrażnienie wywołane przez nie w nosie przenosi się do ośrodka oddechowego w rdzeniu przedłużonym i powoduje nagłe i mocne odruchy wydechowe oraz kichanie. Z chwilą zadrażnienia ośrodka naczyniowo-ruchowego wzmaga się znacznie ciśnienie krwi i wskutek nagłego skurczu drobnych naczyń w ciele. W momencie kichnięcia ciśnienie krwi ulega jeszcze spotęgowaniu wskutek skurczu mięśni. Jest również prawdopodobnym, iż mamy tu do czynienia nie tylko z nagłym wzmożeniem się ogólnego ciśnienia krwi, lecz również z jednoczesnym wywołaniem na drodze odruchowej przez zadrażnienie śluzówki nosa rozszerzeniem naczyń krwionośnych w czaszce, co w rezultacie daje efekt pobudzenia czynności mózgu. Tabaka przez to jako zbytkowna używka wywołuje pewien błogostan i pozwala zażywaczowi tabaki łatwiej myśleć, albo jak się to mówi, rozjaśnia głowę. Dziś tabaczki są rzadko używane. Niegdyś stosowano kichawce przy zaniku pamięci, głuchocie i uporczywych bólach głowy. Wskutek gwałtownych natężeń występujących przy akcie kichania stosowano je również w celu przyspieszenia porodu przy niedostatecznych skurczach i wreszcie celem usunięcia obcych ciał z dróg oddechowych.
Używano je również w celu przerywania rozpoczynającej się choroby, co nazywano wstrząsem organizmu. Tyle mówią o tym dawni farmakolodzy. Należy tu dodać jeszcze, iż w ostatnich czasach robione były próby wprowadzenia przez nos w postaci tabaczek niektórych środków organoterapeutycznych, hormonowych, których nie można wprowadzać przez żołądek, albowiem ulegają zniszczeniu przez fermenty trawienne. Być może, że ten sposób wprowadzania leków hormonalnych będzie miał pewne zalety.